No cześć. Jak tam? Sama tu mieszkasz? A chcesz to zmienić? Słuchaj, ciepło jest. Wybij się z tych kozaków, bo ci śmierdziuchy będą walić. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Rental Car Simulator. No i wrócił nasz samochód do bani. I pani chce zapłacić 300 dolków, więc bardzo mnie to cieszy, strasznie wręcz bym powiedział. I teraz ja bym chętnie przestawił ten pojazd gdzieś, a ty co tu kurwa? No chcesz to wynajmij, no proszę cię uprzejmie. Ja muszę kursor znaleźć, kurwa. No i co? I zarabiamy dalej pieniądze. 1769 dolarów jest na naszym koncie bankowym. Jakaś pani chciała chyba coś wynająć, ale jej się nie udało. Proszę, proszę płacić oczywiście, jak najbardziej, że tak. I teraz co? No i teraz my byśmy potrzebowali, no nie wiem. Ej. No tak się zastanawiam, co by tutaj zrobić z tym faktem. Bo można dalej cisnąć na wynajmie tych fur do bani, albo może by je sprzedać i w to miejsce kupić coś lepszego. O, proszę, idzie panienka. Dobrze, ta znowu kuźła, tylko tym razem inna na mnie leci. Także ten. Dzień dobry pani. Proszę, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj jeszcze podróba Audi A3 musi wrócić. Nie ma tu żadnego pojazdu. Nikt nic nie sprzedaje tu akurat. Ale jest środa, więc pewnie bazar czynny jest, tylko problem w tym, że mnie na nic nie stać. Także takie chocki klocki. O, wreszcie. Proszę bardzo. No i dobra, i teraz mamy już 2769 elegancko. I żeby ktoś jeszcze chciał tutaj ten mój pojazd wynająć, to ja będę mógł pójść się ewentualnie przekimać. No. Ty byłbyś zainteresowany? Nie, chyba nie. Ten człapie tutaj, ale nie wiem po co. No, ten drugi by chciał. Ten sobie chciał pooglądać tylko. No, fajna fura jest, nie powiem. Sam bym chętnie taką pojeździł. Malutki, zgrabniutki, dobrze jest. Proszę uprzejmie, 700 dolarów to kosztuje. No i idziemy. Ta pani, no nie wiem, tak trochę dziwnie, że ona w kozakach przy takiej temperaturze chodzi, ale powiem szczerze, jak je zdejmie, to wszystko w promieniu tam pada, nie? Idę spać. 1300 dolarów to już lepiej niż 150 czy ileś tam. Natomiast jeszcze, o, coś się pojawiło, słuchajcie, też taka podróba A3, ale taka trochę to coś tak jakby coś innego. Nie, no niby ta sama. Proszę pani, za ile pani to sprzedaje? Za 13 900. No, można byłoby zhandlować. Kuźwa. Można byłoby zhandlować te samochody do bani, nie? O, właśnie. I teraz, proszę, tu jeszcze płatność, okej. Okay. I ja bym chciał ten samochód wystawić na sprzedaż. Bo jeszcze nie sprzedawaliśmy tutaj pojazdów. Detail, the list i sell. Sale za... O, a to ja kupiłem za taniej, a mogę za drożej. Za 7600 mogę? Okej, okay, elegancko, czyli nawet mogę w ten sposób. Rachunki jakieś? Proszę. O, proszę bardzo, chcę kupić mój pojazd. No to bardzo fajnie, bo mało, że możemy wynajmować, to możemy i sprzedawać. Może w ten sposób bym się dorobił jakoś. This sale price is low, I offer you this price, bla, bla, bla. Nie, kurwa. Powiedziałem ci, że... Dobra, opuszczę ci na 7,5. You need to... aha, czy ja potrzebuję... No dobrze. Musimy przestawić tę furę. Gdzieś tu.
Dobra. Ktoś chciał oddać w samochód, to mój, to ja jestem otwarty. Proszę. Halo. 3000 mamy na koncie. Halo. O, tam coś jedzie, pod górę. Newcastle. Co kuźwa? Przepani. No, no, nie, no nie mogę, no. Musimy ten trzeci poziom złapać, ale to za chwilę powinniśmy, no niech ktoś tu kuźwa przyjdzie, odda mi mój samochód, mój i tylko mój i uiści opłatę. Się patrzę, kurwa, jak sroka w gnat. Halo, Mietki. No masz ci nos. Samochód oddawać. O, oni tu chcą, kuźwa, za jakieś psie pieniądze. No. Nie, ja sobie poczekam. Może by trzeba było jeszcze pozarabiać na nim. My powystawiamy te fury, ale jak na razie, to w takim razie, delist, rent i kuźwa za 300 wy to wystawiaj z powrotem, albo za 4. Mogę za 4? Nie mogę chyba. Ach, kuźwa, no właśnie, 300 wy, no. Sru. I słuchaj, psitko, nie mogłaś wcześniej? Dobra, i mamy teraz ten oto zacny pojazd tutaj już dostępny for rent. Nie. Spróbujmy jeszcze raz, bo my już mamy trzeci poziom ogarnięty. Spróbujmy jeszcze raz. Weźmy te my carsy, detail, the list. To tego drugiego, the list i sell za 7600. Sru. I zobaczymy. Tylko teraz nie wiem. For sale. Dobrze. Proszę pani, ja przepraszam panią, I'm not renting car for you because I want to sell that car. Więc spierdalaj. Sell i to też za 7600. Sru. Elegancko. Dobrze, kto jest zainteresowany kupnem tego jakże pięknego wozu? Pan. Typowo męski. O, proszę pana, 7,5 to jest moja oferta. Dobra, widzę, że nie będzie łatwo. 7. 7. Gościu, 6900. No przecież mam trzeci poziom, nie? Gamoniu, kurwa. Dobra, za tyle mogę ci go soldnąć. No dobrze. A ty? Dobra, panie. Oj. Za 7,5. No nie, za 500, dobrze, to ja zejdę na 7000, równe. To spierdalaj. Co za ludzie? Pani chce tutaj, proszę uprzejmie, pani chce zapłacić, proszę płacić. Ten samochód jest jeszcze na wynajem. No bo ja chcę lepszy kupić, żeby był też na wynajem, no. 10,5 tysiąca. No właśnie chcę tego, no. Czy ktoś chciałby kupić ten oto pojazd zacny? Halo. Miecie. A po ile był tamten? No za niecałe 14. No to ja jeszcze potrzebuję. Proszę pani, a czy za dyszkę pani mi sprzeda? No już kurna. Złaź z tej ceny, pipo. Za 10,5. Dobra, w dupę mnie po cały kuźwa. Słuchaj, panienko, żebyśmy się długo nie targowali, to ja ci zejdę na 7,5. Widzę, że łatwo nie będzie. A dobra, spierdalam z tym wozem. Dobrze, proszę pani, proszę wynajmować. Pani poczeka, jeszcze nie idzie pani spać. To jeszcze za wczesna pora dla pani. Proszę pani,
ja bym bardzo chciał kupić od pani ten pojazd za, powiedzmy, no nie wiem, za ile. Za 11 tysięcy. I pani schodzi ładnie z tej ceny. Pani jeszcze schodzi. No, ja dorzucę, pani zejdzie. No. Dobra, kurwa, kupuj, gościu. Gdzie mi z tym... Odejdź! Kuźwa. Dobra, proszę państwa, no kupiliśmy samochód, sprzedaliśmy dwa. Ale te będą tak o wiele, wiele fajniej wystawiane. Znaczy, ja bym nie chciał go tutaj stawiać. No po co ja mam go tutaj stawiać? Ja go postawię tam. O. Dobra, elegancko i teraz tego bym wystawił za... Kuźwa, za 600. Przy trzecim poziomie, tak? Ja, czyli nie, może to jednak nie jest uzależnione od poziomu. Ale dobra. Ciul z tym. Jeszcze tego wezmę i wynajmę, bo może się uda. No w końcu to jest Rent-A-Car Simulator 24, kuźwa, więc... Halo, Mietki, bo ja tu, kuźwa, jeszcze mam pojazd jeden. Nie wiem, czy wy widzieliście, czy wy wiecie, czy wy akceptujecie takie tutaj zrządzenie losu. To jest przeznaczenie. Mietki... Pani tam tańczy, kuźwa, jakąś sambę. Miecie! Hello! Zdzichy! Dzięki! Kuźwa, na paleńcy. Hono, hono. O, tu jakaś idzie. W miniuweczce. Dobra, pierdola. Bo office jest klozetem teraz. Kurwa, zapomniałem. No to jakie to 24, kuźwa? To jakie to 24, ja się grzecznie zapytuję. No dobrze, widzę, że na minusie ten tam obrót był. No ale my żeśmy zainwestowali, także to była inwestycja. Nawet bym powiedział, że dość intratna. Kuźwa, co oni tacy? Nie da się ich przepchnąć, nie da się ich popchnąć, nie da się ich puknąć. Ech. Tam jakaś stoi. Ciekawe, czy to jest wydzierana dziewczynka? Tak. My chyba znamy tę panią, tak. Koszuleczkę też znamy. Kurna, puśćcie mnie, dziewczyny! No. Nie tak hurtowo. Ja mam jednego tylko konia. Dobra, panie, płać pan. Elegancko, dziękuję panu uprzejmie. Bardzo dobrze. A jeżeli ja bym chciał ten samochód wystawić generalnie na sprzedaż? O, na sprzedaż. Zobaczmy. Czy nam się to będzie opłacało? Tego bym chciał. The list i sale i 18, tak? A jakbym go wystawił za 19 tysięcy? Zobaczmy. Bo może nam się to opłaci. Kto wie? Dobrze, panienka by chciała wynająć wóz, więc proszę wynająć wóz. Dobra, a tego spróbujmy sprzedać. Tylko co ja w zamian kupię? Ja tu, kuźwa, nic nie widzę. Ja to się zastanawiam. O, masz ci los. Dobra, no ciekawy jestem, ile nam zaproponuje. Tak szczerze powiedziawszy. Blondyneczka. No, słucham panią. 12 tysięcy. Chyba cię, kuźwa, porypało. Za 18 ci mogę puścić. Przecież to jest mniej niż, kuźwa, ja dałem. Ja to już chyba wolę na wynajmie tutaj się dorabiać za te 700 dziennie na wozie, czyli 1400. No zobaczmy tego miglanca. Wyjdź z tego auta, kuźwa, gościu. Siema. Za 16 cię mogę go puścić, synu. Nie, dobra, dziękuję ci uprzejmie. Fajny jesteś, ale nie. No to na ten. A za 800 mogę? Za 800. Nie, to już za dużo jest.
Nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę wziąć i kuźwa sprzedawać za tyle, ile ja kurna chcę. I want to co? Buy your car? Fantazja cię poniosła? Nie chcę ci sprzedawać. To jest do wynajęcia. To jest for rent. To jest no, $1400 dziennie. Myślę, że za tydzień. Uzbieramy. O, proszę, przyszedł koneser. No dawaj, panie. No, hono, hono. Proszę wynajmować. To jest piątek, proszę państwa, to jest piątek w związku z powyższym. Chyba targ jest czynny, więc moglibyśmy zobaczyć, co tam jest do dyspozycji. A co to tam za ciężarówka jakaś? O, tu widzę, że... Aha, czyli w środę jest tam, w piątki jest tu. Kuźwa, ale powiem szczerze... Nie no, naprawdę, nie no. Super. Ta ciężarówka też jest na sprzedaż, bo tam ten gościu tak stoi sobie. Zobaczmy. Ty, no jest na sprzedaż. I want to sell my Essona Lorry car. Aha, okej, okay, dobrze. No, dziękuję. No tutaj też jest takie coś Audico podobne. Dzień dobry. O, za 13 tysięcy. No dobra, czyli generalnie możemy coś tutaj kupić. O, a to taka Alfa Romeo, takie coś takie. Tylko, że bardziej po bliskim kontakcie z murem. Dobra, a po ile? O, ty synu. No drogo, drogo. Zanim ja się kuźwa dorobię tutaj, na tym rencie karów, to trochę czasu to zajmie. Szkoda, że nie można kupować domów i sprzedawać domów, bo to... Ale dobra, przekimajmy się trochę. Ta dziewczyna tam kuźwa w tych kozakach, to ona tam wrośnie. Korzenie zapuści. Że ja aż jej współczuję. No dobrze. Tutaj 700, bo jeden wóz po prostu był przez chwilę nieczynny, jeżeli chodzi o kwestie związane... O, związane z... wynajmem. No ja widzę, że dziewczynka jest w stanie tak automatycznie schodzić. Ja nie muszę tu już nawet nic wpisywać, bo to kuźwa to jest z góry ustalone. No z manuelem sprzedaje, więc nie wiem, czy manuel to zniesie. Dobra, dawaj panie tę płatność. Uciekaj pan. Ciekawy jestem, co się od czwartego poziomu stanie, nie? Wysiądź. A co to tam się robi? Aha, tuninguje się. Aha, no, powiem szczerze, to już jest poważna sprawa, drodzy państwo, bo wiecie, jak tu już tuningi wchodzą w grę, to ja nie wiem, to... no proszę bardzo, proszę się nie wstydzić. Dobrze, 3400, jeszcze jeden wóz trzeba tutaj wziąć i przyjąć oraz wziąć i wynająć. Tam car painting. To już dzisiaj taki odcinek, proszę państwa, z kupna sprzedaży. Elegancko. Ten już sobie może tu stać, bo nic więcej nie wróci. 4000. Także dobrze. A jeśli ja bym, załóżmy, no nie wiem, a jeśli pani kierownik się za mną strzepała, jeżeli ja bym chciał jednak stuningować ten samochód, albo nie, to sobie możemy najwyżej, nie wiem, w kolejnym odcinku zrobić, bo jak ja wydam tu pieniądze, mógłbyś nie przygrzmocić ten płotek, bo on też pewnie pancerny. Jak ja wezmę i wydam pieniądze i nic z tego nie będę miał, to się wtedy wkur tego... A wolę jeszcze na nim troszeczkę zarobić, tak, żeby wiadomo. Ci tam się kuźwa dwoje stykało ze sobą. Czy ktoś byłby zainteresowany wynajmem tegoże, jakże zasnego, że wozu? Pani kierownik za mną sobie łóżko kuźwa tutaj ogarnia i kodry mierzwi, poduszki rozwala. Sobie gniazdo robi. Truskaweczka jak przyjdzie z pracy, to i da.
No ale dobra. W porządku. Ja myślę, że trzeba tu jeszcze trochę zarobić pieniędzy. Będzie dobrze. Ja bym się tak łatwo nie poddawał. Jestem bardzo zainteresowany nabyciem tych droższych fur. Niestety wygląda na to, że banku tutaj nadal nie ma, gdzie mógłbym pożyczyć pieniądz. Chociaż możemy jeszcze się zorientować w komputerze, bo być może ja tam czegoś nie przyuważyłem, a się zmieniło, bo samochody dołożyli, ale... o, bank, patrz, kuźwa. Aha, no, to tyle na ten temat. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.